Marco Polo Travel. Jesteśmy największym w Polsce turoperatorem specjalizującym się w ekskluzywnych rejsach wycieczkowych, obecnym na polskim rynku pod marką Marco Polo już od blisko 20 lat i wpisanym do Centralnego Rejestru Organizatorów Turystyki. W swoim portfolio posiadamy 20 wiodących linii oceanicznych z całego świata. Oferujemy największy wybór rejsów w Polsce i zaspokajamy potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Nasza oferta to efekt bezpośredniej współpracy z najlepszymi armatorami na świecie, których reprezentujemy jako oficjalny, niejednokrotnie wyłączny przedstawiciel w Polsce, gwarantując tym samym profesjonalną obsługę i najniższe ceny na rynku. W ubiegłym roku staliśmy się członkiem grupy kapitałowej Netmedia SA, uzupełniając tym samym turystyczną ofertę spółki o ekskluzywne rejsy wycieczkowe. Cruising to nowy, niestandardowy, a przede wszystkim fascynujący sposób zwiedzania świata na pokładach ekskluzywnych statków wycieczkowych. To niezapomniane wakacje, wspaniała przygoda, doskonały relaks i mnóstwo atrakcji dla każdego. Rodzinny urlop, romantyczna podróż we dwoje, szalony weekend z przyjaciółmi, coś dla ciała, coś dla ducha, czy w końcu wyszukany luksus dla najbardziej wymagających, prawdziwa ekspedycja, a może wyjazd motywacyjny dla pracowników waszej firmy. Każdy powód jest dobry, aby odkryć magię cruisingu w wyjątkowej scenerii ponad 1000 tras na 7 kontynentach, ciesząc się ofertą bez względu na sezon przez okrągły rok. Najpiękniejsze zakątki świata, ciągle zmieniające się krajobrazy, cudowne plaże i malownicze porty, do których docieramy wspaniałym pływającym resortem w komfortowych warunkach, bez uciążliwego pakowania się i pod czujnym okiem przemiłego personelu, świadczącego usługi na najwyższym poziomie. Popularność rejsów wycieczkowych dynamicznie rośnie, pozytywnie przekładając się na ceny, które z roku na rok są coraz bardziej atrakcyjne, dając każdemu możliwość poznania zupełnie innego wymiaru podróży. Podróży, która niejednokrotnie staje się przygodą życia i wyjątkową pamiątką na długie lata. Statki wycieczkowe pływają po najpiękniejszych akwenach i odwiedzają najbardziej malownicze porty świata. Większość statków pasażerskich regularnie pływa po tych samych trasach. Płyną głównie nocą, aby w ciągu dnia, stojąc w porcie, umożliwić pasażerom zejście na ląd i swobodne korzystanie z czasu wolnego. Do wyboru mamy udział w licznych wycieczkach fakultatywnych i zorganizowanych programach lub też odkrywanie uroków nieznanych miejsc na własną rękę. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy również zostać na pokładzie i korzystać do woli ze wszystkich atrakcji na statku. Ze względu na warunki klimatyczne zdecydowana większość armatorów spędza okres zimowy na ciepłych Karaibach, Hawajach czy w Ameryce Południowej, aby latem przypłynąć do Europy, Ameryki Północnej czy na Alaskę. Coraz popularniejszym celem podróży jest Australia i kraje azjatyckie, w szczególności Indie, Tajlandia, Japonia, Chiny oraz Wietnam. Najchętniej odwiedzane porty w Azji to z pewnością Hongkong i Singapur. Zdecydowanie najchętniej wybieranym celem podróży są Wyspy Karaibskie i wybrzeże Meksyku. Floryda to znakomite miejsce na wakacje, ale także serce przemysłu statków wycieczkowych. Nigdzie na świecie nie można spotkać tylu statków pasażerskich, co właśnie tam. Największy terminal pasażerski świata, port Everglades, dziennie odprawia ponad 44 tysiące pasażerów. W Europie ulubionym i zdecydowanie najpopularniejszym celem podróży jest basen Morza Śródziemnego. Większość firm żeglugowych proponuje swoim pasażerom także rejsy po Morzu Bałtyckim, Wyspach Brytyjskich i niesamowitej krainie norweskich fiordów. Ciekawe trasy prowadzą również na Wyspy Kanaryjskie, Maderę i Azory, czy też z Europy przez Kanał Suezki i Morze Czerwone na Seszele i Mauritius. Poza standardowymi trasami istnieją programy oferujące klasyczne podróże transatlantyckie z Europy do obu Ameryk, wyprawy ekspedycyjne i eksploracje kół podbiegunowych, czy w końcu trwające ponad 100 dni podróże dookoła świata.